Dobry, witam wszystkich. Ja jestem Miszy Kiszka, a to jest, jak widzicie, Battlefield 4. Tak samo zbagowany jak na PC, a konkretnie mapa oczywiście Clusterfuck, zwany Operacja Blokada. Operation Locker, z tak zwanego angielskiego. I teraz, żeby nie było, te przycięcia, które będziecie za chwilkę widzieli, bo będą przycięcia, nie są spowodowane konsolą. Na konsoli chodzi wszystko płynnie w 60 klateczkach. 900p. To, co widzicie, jest spowodowane obejściem zabezpieczenia HDCP. No niestety, trzeba obchodzić HDCP, pomimo tego, że Sony obiecało, że będzie można nagrywać bez tego. No to niestety, na razie, póki co, się nie da. No i niestety Elgato momentami traci klateczki do przeżycia. Jeżeli się chcecie przyczepić do tego, że kaleczę strasznie, no tak, kaleczę, wiem o tym, bo nie grałem od 5 miesięcy na padzie i do tego oczywiście zmieniła się klawiszologia. Ale skoro jesteśmy przy padzie, to muszę powiedzieć parę ciepłych słów na temat nowego pada do PS4 w porównaniu do DualShocka od PS3 jest znaczna poprawa. Uszy są dłuższe, w związku z czym trzyma się wygodniej, w związku z czym będzie można grać dłużej, bez tak zwanego bólu kciuków, który u mnie często występował po przegraniu 5, 6, 8 czy tam więcej godzin na nieszczęsnych padach. Dobra, co jeszcze mogę powiedzieć o padzie? No, tak jak już wspomniałem, zmieniła się klawiszologia, co widać na załączonym obrazku, to panik. Naciskałem wszystkie butony oprócz R3, niestety. Ale do tego trzeba się przyzwyczaić. Z czasem to oczywiście przyjdzie i z czasem też się poprawi moja celność. Zapytacie, czy będę nagrywał na gameplay z Battlefielda 4 na PlayStation 4? To jest bardzo trudne pytanie, bo wziąwszy pod uwagę to, jak zbugowany jest Battlefield i ile razy musiałbym podchodzić do odblokowywania pewnych zadań, czy tam leveli broni, to po prostu mi się nie chce. Na PlayStation 4 będę grał regularnie tylko w momencie, gdy Battlefield zostanie zapatchowany i to będzie miało sens. Jeżeli mnie zapytacie w tej chwili, czy warto kupić PlayStation 4, jeżeli tylko dla Battlefielda, to nie warto. Na chwilę obecną nie warto, z tej prostej przyczyny, że będziecie się irytować, tak jak ja irytuję się na PC, bo będzie was wybalać, będą się różne dziwne cuda działy, łącznie z zawieszeniem konsoli. A to jest kijowe. I tego, no, nie życzę nikomu, żeby się tak działo. Jeżeli chodzi o to, czy przesiadacie się z PS3 na PS4, czy tam chcielibyście w ogóle przesiąść się z peceta na konsolę, dlatego że lubicie wygodę, lubicie tak jak ja w pozycji półleżącej sobie szpilać w tam różne gierki, to jak najbardziej PlayStation 4 to jest dobra inwestycja. No i oczywiście znajdą się tacy: dlaczego PlayStation 4, a nie Xbox One? Kurczę, ile razy mam powtarzać? Powtórzę to po raz kolejny. Jak się wybiera konsolę? W prosty sposób. Mamy dwie na rynku. Mamy PlayStation 4, mamy Xbox One. Parametry mają podobne. I ja was proszę, nie trójcie mi dupy na temat technikaliów, że PlayStation 4 jednak ma więcej mocy, bla, 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 bla. Dlatego, że tytuły, które wychodzą na obie konsole, będą robione pod słabszą konsolę, w związku z czym na obu będą wyglądały tak samo. Żaden z deweloperów nie pozwoli sobie na to, żeby gry wyglądały różnie na obu konsolach, no chyba że Sony czy tam Microsoft zapłaci za to dodatkowo. Bo no, jak wiecie, czas to pieniądz, a robienie tekstur w wyższej rozdzielczości czy tam dodawanie kolejnych feature'ów, to no wiadomo, to jest kasa. I jak wybrać konsolę? W bardzo prosty sposób, tak samo jak systemy Linuxowe. Wybierzcie taką konsolę, jaką mają wasi znajomi, dlatego że pewnie będziecie chcieli grać z nimi online. I tyle. To jest prosta zasada. Wybierz taki sprzęt, jaki ma twój lokalny guru, w razie czego będzie mógł ci pomóc. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami i jak zwykle do zobaczenia na polu bitwy.